Zaczynamy podsumowanie dnia w Eska TV News. Adrian Harasim, zapraszam. Olsztyn Green Festival. Na mapę polskich festiwali trafiła kolejna impreza. Do festiwalowego składu dołączył Olsztyn, który powołał do życia Green Festival, promujący nie tylko świetną muzykę, ale i zdrowy tryb życia. Pierwszą edycję, która odbędzie się w dniach 6 i 7 września, otworzą koncerty m.in. Kaja, Artura Rojka oraz Hej. A wśród atrakcji nie zabraknie także ekologicznych gier i warsztatów. Wyższe wykształcenie lidera AC/DC. Brian Johnson, frontman słynnej rockowej kapeli AC/DC, dołączył do grona gwiazd, które zdobyły wykształcenie dzięki swojej karierze. Muzyk otrzymał honorowy tytuł doktora pewnego brytyjskiego uniwersytetu, który postanowił nagrodzić rockmana za jego muzyczne zasługi, inspirujące młodych ludzi do działania. Teraz czas na trochę sztuki. Przed Wami obraz z pozoru całkiem normalny, z pozoru, bo gdyby był taki zwykły, na pewno nie znalazłby się w Eska TV News. Czy można to nazwać sztuką? Na pewno sztuką iluzji. Nowy singiel rozbójnika Alibaby. Robert M. zaprezentował kolejny kawałek ze swojej hip-hopowej płyty, którą nagrał pod pseudonimem Rozbójnik Alibaba. Utwór nosi tytuł Przyjaciel, a gościnnie występuje w nim legenda polskiej sceny raper Wilku, WDZ oraz gitarzysta Lady Punk Jan Borysewicz. Cały album ma ukazać się w sprzedaży po wakacjach na przełomie września i października. Zlot fanów Ewy Farnej. Wokalistka jest jedną z niewielu gwiazd, które wielką popularnością cieszą się również poza granicami naszego kraju. A każdy zlot jej fanów przyciąga do Polski również Czechów i Słowaków. Tak było w zeszłym roku i tak będzie również w tym, na trzecim międzynarodowym zlocie fanów Ewy Farnej, który odbędzie się już 1 sierpnia w Złotoryi. Organizatorzy spodziewają się ponad 1500 gości, a dla uczestników przygotowali wiele atrakcji. Największą z nich będzie oczywiście specjalny, ponad 2,5-godzinny koncert Ewy. Na prośbę samej wokalistki dochód z imprezy zostanie przekazany na cele charytatywne. A teraz pokażemy Wam, że latem też można jeździć na nartach. Oczywiście są miejsca, gdzie śniegu nie brakuje, ale do wakacyjnego klimatu bardziej jednak pasują Hawaje. Wielkie fale i narty wodne. I nie wiem tylko, do czego służą mu kijki. Roboty od Will.i.am'a. Amerykański wokalista i producent zamienił się na chwilę w artystę. Na wystawie w jednej z londyńskich galerii można oglądać mechaniczną instalację, której współautorem jest Will.i.am. Stworzona z trzech instrumentów konstrukcja ma symbolizować współczesne trendy w muzyce, czyli połączenie muzyki analogowej i cyfrowej. Polski film w prestiżowym konkursie. Dramat Ida w reżyserii Pawła Pawlikowskiego znalazł się wśród 10 filmów nominowanych do Nagrody Parlamentu Europejskiego Lux. Wyróżnienie przyznawane jest filmom, które promują wartości związane z tożsamością europejską, ukazując m.in. zróżnicowanie kulturowe. Jeśli Ida przejdzie do finału, zostanie przetłumaczona na wszystkie oficjalne języki Unii Europejskiej i trafi na ekrany kin w 28 krajach członkowskich. Dotykowe ekrany stają się coraz większe i coraz lepsze, a co za tym idzie, zyskują nowe zastosowania. Oto jedno z nich i sposób na oduczenie ludzi dotykania szyb, na przykład w oceanarium. I jak widać, nawet wirtualne rekiny nie lubią stukania w szybę.
Najpopularniejsze klipy półrocza. Pierwsza połowa 2014 roku już za nami, co oznacza, że nadszedł czas na małe podsumowanie. W sieci ukazało się zestawienie najpopularniejszych teledysków ostatnich 6 miesięcy, a wśród najchętniej klikanych klipów znalazły się m.in. West Coast, Lana Del Rey oraz Hangover, Sia. Pierwsza trójka należy natomiast do Turn Down For What, DJ-a Snake'a, Fancy, Iggy Azalei oraz Dark Horse od Katy Perry. Pink Floyd jesienią. Słynna formacja powraca z pierwszym od 20 lat albumem zatytułowanym The Endless River. Materiał jednak nie jest nowy, utwory powstały bowiem w 1994 roku podczas jednej z sesji nagraniowych do słynnego krążka Division Bell. Nowa płyta Pink Floyd ma trafić do sprzedaży w październiku. Pierwszą pracę większość ludzi zaczyna w wieku kilkunastu lat i są to raczej mało wymagające zajęcia. W Chinach wygląda to zupełnie inaczej, a nieskończone nawet 10 lat wcale nie stoi na przeszkodzie, by obsługiwać na przykład olbrzymią koparkę. I choć oczywiście nie popieram, trzeba przyznać, że całkiem nieźle sobie radzi. Nowa płyta Jasona Mraza. 14 lipca ukaże się najnowszy krążek amerykańskiego wokalisty. Na album zatytułowany Yes fani czekali 2 lata, ale jak zapowiada muzyk, dostaną w zamian coś wyjątkowego. Mraz postanowił bowiem nagrać płytę w całości akustycznie, a do studia zaprosił żeńską formację z Los Angeles, Raining Jane. Efekty ich współpracy możemy poznać na razie dzięki piosence Love Someone, która promuje to wydawnictwo. Festiwal Ryśka Ridla. 25 lipca startuje 16. edycja festiwalu Ku Przestrodze, który powstał, aby uhonorować jednego z najważniejszych polskich wokalistów, lidera zespołu Jam, Ryszarda Ridla. Impreza jak co roku odbędzie się w Chorzowie, czyli rodzinnym mieście artysty, a oprócz koncertów fani bluesa i rocka będą mogli wziąć udział w m.in. rajdzie rowerowym oraz zlocie fanów Harley'a Davidsona. Kiedyś, by zagrać sobie w jakąś grę, trzeba było mieć komputer, konsolę albo chociaż kolegę. Dziś gry są już nie tylko w każdym telefonie. Od teraz, by zagrać w kultowego Tetrisa, wystarczy koszulka. Niestety, by grać samemu, potrzebne jest jeszcze lustro. To było podsumowanie dnia w SKTV News. Adrian Harasim, do zobaczenia.